Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, jeżeli podoba wam się seria, to możecie zostawić lajka, my kontynuujemy sobie naszą historię. Kurczę, to nie jest ta gra, tutaj trzeba skakać, tutaj z shiftem się robi uniki, a nie biega speeda. Warto jest to zapamiętać, bo przy okazji prowadzimy też kilka innych serii, na które oczywiście równie serdecznie zapraszam. Kurczę, a właściwie czemu ja się cofam? Możemy się teleportnąć z obozowiska do obozowiska. Nie musimy, słuchajcie, nie musimy biegać z powrotem. Czekajcie, czy sobie tylko menadżer zadań odpalę i elegancko, i możemy kontynuować grać sobie w giereczkę. A to w sumie szybko. Nie, skąd się wykonuje szybką podróż? Stąd? Ja mogę wykonać szybką podróż skąd mi się żywnie podoba, czy jak to do końca działa? Mapa skarbów, a co to jest? Nie rozumiem. Tu! Wiemy, mamy iść. Oddal. Przybliż. Jak tu się widzowie teleportowało, ktoś pamięta? Na pewno ktoś pamięta, kurde. Obóz. No ja nie pamiętam na przykład. Chyba z obozu jakoś, co? Współrzędne. Sęd umiejętności. No nie ma tu nic. Komnata sądu. Mogę umiejętności kliknąć. A tu? No też nie. I to. Jak ja się wcześniej do kurki wodnej teleportowałem? Znaczy teleportowałem, szybko podróżowałem. Obóz szybkiej podróży. No tak. No ale to jak to? Nie rozumiem, widzowie. Wykumalski, o co tu chodzi? Ty, zobaczcie ile my już mamy, przeszliśmy. Zaznacz. No nie, teleportuj się tu. O, mogę przesuwać w ogóle tak fajnie. Zejść z góry. No szefie, jak to jakby tak? No i dobrze, że przez 2 minuty na samym początku się tym bawię, więc po prostu chyba szybciej będzie pójść. Powiem szczerze, że nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to się szybko podróżowało. Teleport to nie jest odpowiednie słowo, ale nie wiem, kurde. Miałem przez chwilę takie wrażenie, że jest błąd tego. Pochodni, to co ona ma na pochodni, to myślałem, że to jest błąd, ale to po prostu jest jakaś szmata owinięta. Czy ja dobrze idę? Tędy powinienem iść. Tędy, tędy. Chyba uprzednio poszliśmy tą drugą drogą, więc teraz możemy iść tędy. Co mam zrobić? Skoczyć? Okej. Trochę zaryzykowałem. Naciśnij tab, aby odwiedzić miejsce. No tak, ja bym na przykład odwiedził tab, żeby się tego. Żeby szybko podróżować, ale nie potrafię. Szybkie podróże, niestety. A nic, no kontynuujemy. Jesteśmy, słuchajcie, tam, gdzie skończyliśmy dokładnie poprzedni odcinek, dokładnie w tym obozowisku, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Okej. Coś go zjadło w pół. Nie mamy. Tego też. Aha, no tak. Ja sam zapomniałem. Ja tak mówię, że jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Tak, ale ja sam nawet nie pamiętałem do końca, gdzie byliśmy. Dobra, teraz już mi pamięć wróciła. Musimy, słuchajcie, przetransportować się to miejsce. A żeby się to miejsce przetransportować, musimy użyć. W to miejsce się musimy przetransportować, z tego co pamiętam. I do tego właśnie użyjemy chyba sobie tej maszyny, którą tu mamy. Tylko jeszcze nie wiem jak, ale mam nadzieję, że właśnie, że tak jak mówię jakoś, że to będzie, że jakoś tu maszyny użyjemy i wszystko będzie git. Nie będziemy błądzić w prawo i lewo. O, ty, nadal wrogowie! Niedobrze. Ktoś mnie strzela, tak, ktoś mnie od pleców wali na dziurę.
No, nie zauważyłem. Tam od pleców był, tak. Mój błąd, mój błąd. O. A nie, dobra, tu przy wyjściu, ojejciu. Myślałem, że jesteśmy przy obozowisku. Trochę się zmartwiłem. No, weźmy w sumie shotguna. Shotgun muci nieźle. Szybciej biegnij, Lara. Pyk, pyk, pyk. Unik, przewrót. Jak w Wiedźmaku. Sium. Sium. Ktoś mi tu chyba rzucił nejda, ale na szczęście padł. O kurde, to jest ciężkie tu. Ewakuacja zrobiona. Gdzie są wrogowie? Nie... O, i teraz by się chyba to głębsze przeszukiwanie przydało. Po raz pierwszy w sumie. Po raz pierwszy by się te wyszukiwanie, nie przeszukiwanie, tylko... Znaczy, no, skanowanie, o, by się przydało, nie? No, a żeś wiedział. A dobry hedzik. Dobry hedzik siatr. Strzelec wyborowy dostałem osiągnięcie. Nie wiem, czy nie dostałem tego osiągnięcia. Nie no, nie można chyba dwa razy dostać to samo osiągnięcie. Nie, wcześniej było osiągnięcie rewolwerowiec. Strzelec wyborowy to delikatnie inne osiągnięcie. Dobra, jeszcze tutaj przeszukajmy różne rzeczy. Kurczę, jak tak siedzę, to mi jakoś tak jakby tusza mojego brzucha blokuje płuca i się ciężko oddycha, jak tak siedzę. Muszę tak siedzieć, wtedy mogę oddychać jakoś. A tak jak siedzę, to nie mogę oddychać. Niesamowite. Tak gruby, że ci tłuszcz przez, bo nie pozwala oddychać, to już grubo jest. Nie no, muszę się... Kurde, teraz schudnąć, widzowie. Aktualnie w sumie jestem na dobrej drodze, bo przez cały tydzień myślę, że jem po, nie wiem, jakieś bułki raz dziennie, albo coś takiego, jakiś jeden posiłek taki skromny jem, więc na razie jest dobrze. To nie wynika akurat z chęci schudnięcia, tylko nie wiem tego. Czy my mamy się udać tędy? Czy ja jestem w stanie jakoś sprawić, żeby one zaczęły teraz płonąć? Nie. Ale wyglądają kusząco, no musimy przyznać. A, mogę. A to nie wiem, czy to nie był jakiś błąd tutaj ogólnie, bo chyba... Bo chyba ogólnie to nie można. Bo trzeba w specjalną kratkę wycelować, żeby nie trafiało. Raz jest na czerwono, raz nie jest na czerwono. Wydaje mi się, że to raczej błąd był. Dobra. Nie ma co na razie próbować. Schodzić na dół chyba też nie ma za bardzo co. 90, 65 śrubek. Zawsze to jakieś śrubki. A nie, no to teraz to już w ogóle, nie, to nie schodzimy na dół. Tu będzie coś ciekawego na przykład. Wygląda takie ukryte miejsce. Jest to w istocie. A, tu jest takie kółko. I tu se stąd mogę strzelić. A, ty. A to szczerze mówiąc nie widziałem. Możliwe, że przez to kółko strzeliłem, ale szczerze nie widziałem tego kółka wcześniej. Kurde, no patrzcie ile tam śrubek tego jest. Schodzimy na dół. Dużo śrubek. Musiałbym jeszcze wszystkie... A, dobra, nie schodzimy. Idziemy dalej. Myślę, że na przestrzeni tych wszystkich zebrałem na tyle wystarczająco śrubek, że naprawdę mam fajne ulepszenia. O, nie! To się nazywa szczęście. To się nazywa czyste szczęście. Bez kitu. Będą pazurki pokazywane.
Ty, a nie mam teraz tego. Nie, dobra. Myślałem, że nie mam tego jakby naciągacza. Ty, poczekaj, ale ja mam wrażenie, że jak. Ty, nawet jak klikam sobie tylko lewy przycisk, to ta strzała leci dokładnie w to miejsce, w które ja celuję? Ale skamaz, wiecie, że ja po to tylko i wyłącznie naciągałem te strzały, bo byłem przekonany, że w momencie braku naciągnięcia ta strzała może lecieć w każde możliwe miejsce świata. Ale zostałem oszukany ewidentnie. Tu musimy zaskoczyć? Odpowiedź brzmi tak. O kurde. A! Gin. Kołczanem. Oj. Nie podoba mi się to. Kurczę, strzelałem z czegoś, nie z czego. Oj! Z mołotowów. Nie, z gra. Ta, z mołotowów. Gościu! Frajerska chmura właściwie chciałem powiedzieć. Kurde, jestem bombardowany, a nie mam nic innego oprócz łuka. Takich rzeczy, które potrafią zadać jakikolwiek damage. Ale na szczęście płonie ten łuk, więc w sumie. Nie wiem, on se raz płonie, raz se nie płonie, nie wiem, nie rozumiem trochę. Nie wiem czy. Oj! A wcześniej mam wrażenie, że nie płonął. To by ten płonący łuk się odpala w momencie, kiedy jest mi potrzebny, czy. Znaczy, no zapalałem tamte rzeczy tym łukiem, nie? Ale. Mam wrażenie, że może jak kliknę po prostu tak jak klikam teraz, to. Tak, to on chyba nie płonie wtedy. Nie no, niby. Niby płonie. A płonie, ale nie zapala się. Nie zapala przeciwników. Płonie faktycznie strzała, ale jak kliknę to. A nie teraz zapaliła. Dobra, to nie wiem. Kurczę. Nie wiem jeszcze jak to działa. Któryś jeszcze? Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie! Ja jestem z Glasgow! A teraz kopnij za krawędź! Nie! Oj, Bierz łuk, strzelaj! O. Ale szef ogólnie. Ja mam wrażenie, że każdego, kogo próbujemy ratować, to niestety ginie. Rozbity samolot. Sporo tych przykładów. Ten dziadek. Ten chłop z nogą od wilków. Kogo tylko spotykamy, to oni giną, ty. Mamy kurczę jakieś fatum. Przynosimy nieszczęście. Musimy na górę iść. Oj, to nie będzie łatwe chyba zadanie. Chociaż ta gra jest na tyle czytelna, to jej akurat trzeba przyznać, że. Słuchajcie, Tomb Raider jest na tyle czytelny, że naprawdę. No rzadko ma się takie problemy, w którym mówisz, kurczę, gdzie mam iść, nie? Zdarzyły się, ale no są rzadko, umówmy się. Naprawdę rzadko się zdarzają problemy, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam się udać w tym momencie. Kurczę, to z 30 osób zginęło z jedno ciało? Coś mi tu nie gra. O, musimy się udać tam. Żeby się udać tam, to. Aha, dobra, to mliną tu, dobra, wszystko już wiem. No, bardzo czytelna jest gierka, to trzeba przyznać. Tomb Raider bardzo czytelny. Z łatwością idzie się w miarę poruszać. Raz się tylko zgubiłem w Tomb Raiderze. O, klasyczny motyw przecinanie liny. Klasyka. No idź, no. O. Karabin snajperski? Dostaniemy snajpera od kogoś? U. Chłop od wilków. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił.
zraniu. Rod, tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. No, proste, że tak. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Ja bym się osłaniał. A rzuć snajperkę! Chyba, że ja mogę grać tobą. Jestem za. Daj mnie postrzelać ze snajpy, snajper rafel. Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Kurczę, mam nadzieję, że kiedy się spotkamy, to się wymienimy tutaj z plówkami. Ciekawe, co tam jest. Czy jakby tam teraz podlecieć na jakimś modzie, albo cheatach, to ciekawe, co tam był. Stąd? Nie widzę, co był. Chyba nie ma. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth, Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Rod. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak z tamtym pilotem. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. 500 sprzętu. To dużo. Strzelbę? Chyba jedno ulepszenie do strzelby zostało. Później co ulepszamy dalej? Chyba pistolet, bo to jest taka zaraz też broń. Po tym jak nie mamy do niczego amunicji, to zawsze pistolet jest tym ostatnim ratunkiem, bo później z łuku ciężko. Chyba, że no gierka mi czasem raz na jakiś czas sama wybiera łuk jako narzędzie, którym miałbym się posługiwać. Sugeruje mi, że łuk to jest dobre narzędzie. Wtedy faktycznie zapominam często zmienić. Poka widoki. Koksem są widoki. Super z gierka. Dobra, idziemy. I hop! Kurczę, to daleki ten skok był. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się, będę cię osłaniał przez całą drogę. Może weźmiemy karabinek i wsadzimy wszystkim wrogim przeciwnikom w dupę. To jest niezły pomysł, co? Ja preferuję takie rozwiązania, ale... Oj! Czy tędy... Gdzie w ogóle idę? Ja idę pod most, faktycznie. Oj. Laro, mam ich na muszce. No to dalej. Dobra, idziemy. Cyk. Oj. Cyk. Ups. Laro, mam ich na muszce. No to dalej. Mam takie wrażenie, że mało mówię na tych odcinkach. Nie wiem. Czegoś kiedyś mi lepiej szło komentowanie całego gameplayu. Słyszałem na ustach wszystkich tutaj wrogich przeciwników jesteśmy. Co ja powinien zrobić? Się cofnąć? No nie no, idź dalej. O, dobra. Sobie nawet przez jeden moment sobie nie wyobrażam, jakby to wyglądało. Powiem wam szczerze, że tak bym się chwycił tej belki, jakbym był na miejscu Lara Croft. To nigdy w życiu bym już tej belki nie puścił. Tak bym ją... I co teraz? Teraz ciężko. Chyba tutaj, co? A na dół chyba. Czy nie? Kurde, bo to jest tak niejasno. Tam?
Niemożliwe, że tam nie doskoczymy tam. Prawda? No co ja mam zrobić tam? Dobrze, że tu jest od razu sejwik. Widzę jeszcze tutaj, żeby iść. A, tutaj, no. Tylko trzeba było podskoczyć, to dziwne. Bo... My. Może nie z takimi wrogami. Stój, zaczekaj. Dobra, trzeba się ogarnąć, kurwa. Zrobiłem sobie kawę, ale jeszcze jej nie wypiłem, ale dobra, ogarniamy się. Nie wiem, dzisiaj jest takie ciśnienie, słuchajcie. Za duże ciśnienie chyba, za dużo spałem, za duże ciśnienie, kurwa. Jestem zmartwiony, trzeba się tutaj skupić na giereszce, nie może być tak. No, trzeba tutaj... Dobra, nie będzie ruszane się. Dobra. Dobra. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Oj. A do kogo on mówił? My jesteśmy nieśmiertelni, chłopy. Uciekam, czy zbiegnę do... Ozys, ja pierdolę. Lecę. Lecę, dzida. A może zacznę do nich strzelać? Dobra, nieważne. O kurwa. Nie, ja jestem jakiś dzisiaj... Nie wiem, no. Coś zepsułem? No. No muszę tędy iść, prawda? Lecimy tędy, lecimy. Lecimy tutaj, tutaj do mnie strzelają. Tutaj, no muszę wyskoczyć, prawda? I co dalej? Co kurwa dalej, ty? A i dalej do nich Czy ja jestem niedojebany umysłowo? Czy ja jestem ślepy? To akurat tak. Akurat ślepy jestem, bo mam szczerze, że nawet w okularach mam potwornie dużą wadę. A pierwszy super, no wywaliłem się prawie. Jak najszybciej. Ciup. Jakieś pomysły. Uuu, i co dalej jakby? Skok do wody? Nie rozumiem, kurwa, nie wiem co mam zrobić. Sorry, że tak krzyczę, widzowie. Ale co mam zrobić? No, że znam, dobra, ostatnia próba, jak nie wyjdzie, to resetik. A właśnie przed chwilą mówiłem, że gra jest bardzo czytelna i zazwyczaj nie ma takich problemów. I powiem was szczerze, że no, chyba nie ma, ale teraz ma akurat. No tu, tak? Nie rozumiem, nie wiem. Widzimy się za chwilę. Zresztą nie będziemy mieć. Coś widzowie jest triggerującego w oglądaniu kiedy zna się jak przejść i ogląda się kogoś, kto nie wie jak przejść i nie może mu się za ciul powiedzieć jak to przejść. Zgaduję, że wiele osób faktycznie znalazło rozwiązanie delikatnie wcześniej niż ja. Nie wiem, zginąłem z 15 razy zanim w ogóle odkryłem o co tu chodzi. No zaraz wam pokażę, oczywiście dojdziemy do tego miejsca. Mówię, byłem przekonany, no to jest bardzo nieczytelne, ale... Wcześniej właśnie mówiłem o tym, że ta gra nigdy nie sprawiała mi praktycznie kłopotu. A teraz faktycznie, jakbym spojrzał na lewą stronę, to bym zauważył. No i tu musimy się udać. Tu musimy się udać, tylko w odpowiednim momencie jakiś jumpa zrobić. No nie zauważyłem tego wcześniej. Nie wiem, czy później nie będę miał znowu problemu, bo czy w ogóle nie będę miał problemu z skoczeniem tu. Założyłem, że jeżeli znam już odpowiedź, to raczej sobie poradzę. Niestety moje założenie mogło być błędne.
Mam nadzieję, że owe nie jest. Próbowałem naprawdę wszystkiego, kurczę. Pyk. Elegancko. A mamy teraz, że się w ogóle szybciej wspinałem, więc elegancko. Mamy to. Oj, przepraszam. Proste. My kogoś ratujemy chyba, tak? Okej, co tu się dzieje? Strasznie dużo czaszek. O, pro... Ty! Nie no, takiego słodziaka, pa, rączki do góry trzyma, nie zabijemy, no nie. Weź się tu jaski. Tą drogą, potężny szczuros, ty! Największy szczur. O, był wielkości mojej głowy, wyobrażacie sobie to? Jeżeli ktoś się w ogóle boi szczurów, to to przypał. Nie wiem, czy to tak działa, czy... Bo czasem jest tak, że tym mniejszy, tym o, wyciągnęliśmy łuk, nie podoba mi się to. Czasem jest tak, że tym mniejsze coś, tym bardziej się boimy. A czasem jest tym większe, tym bardziej się boimy. Nie wiem, jak jest ze szczurami. Ktoś, kto się boi szczurów, to może napisać. Czy jest tak, że tym mniejszy, tym bardziej się boicie, bo mniejszy i mniej go zauważać? I tym większy, tym bardziej przypomina, nie wiem, na przykład psa i się, i się boicie mniej. W ogóle w ramach ciekawostki powiem wam, że 40% gry za nami. Nie w tego, powinniśmy w szefa w ogóle strzelić. Co mi się wydaje. O kurze. Au. Dość tego! Dimity, Nikolaj, przyprowadźcie ją. Mamy zajebiście duży, podwójny karabin ze złączonymi taśmą, zajebanymi magazynkami. Czemu nie wyciągnęliśmy karabina maszynowego, tylko z łuku strzelamy, no. Karabin, brrr. Po frajerach. Bez sensu. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, chimiko! Przemów do nas, głosu! Mówię, my przynosimy pecha, my kurwa nikogo nie uratowaliśmy. Nikogo nie uratowaliśmy. O! Ona jest wybrana. O! Kreaturo. Dobra. Jedna, chociaż przeżyje to jakby jeden plus. Ła. Tam skoczy. Oj, oj. Kurde, jak tego? Ale szefowy z nas. Jak w jakichś filmach na tego. W krwi się kąpiemy. No nie chcę mi się wyobrazić, jakby to było naprawdę obrzydliwe, kurwa.
Ja pierdolę, jakby to było obrzydliwe. Znaczy się niedobrze robi, jak sobie tylko pomyślę o tym. Ja się nie boję, że jakoś krwi turbo. Nie lubię krwi, ale jakoś krwi, że tylko krwi, to się nie boję. Ale to by było takie giga obrzydliwe. Nie lubię krew nawet. Nie brzydzi, tylko... No, nie byłoby to. Nie byłoby to na pewno przyjemne. Potwierdzam, jest to gaz łatwopalny. A, kurde! Musimy fastem od razu wysadzić pies, tak? I mamy, słuchajcie, obozowisko. Dół. Fajnie, że... Fajnie te obozowiska są. Że one się pojawiają faktycznie. Każdy często dość. Brat otrzymuje zadanie. Rolę w bractwie Solarii. Tak długo, jak Matthias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze Słoneczną Królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w otchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni, czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matthias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. I tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajkę, komentarz, subskrypcję, wpaść na Twitcha, Twittera, Instagrama. Link macie w opisie, mój drugi kanał vlogowy. Zobaczcie sobie Rewinda. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. Cześć. Uczę oddać myszkę.